Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcemy pochylić się nad Bożym Słowem, które dla nas ludzi wierzących, chrześcijan, jest najważniejszym skarbem, w którym przychodzi do nas żywy Jezus, Jego osoba. To On jest tym żywym Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas dzięki Maryi, jej posłuszeństwu. Maryja pokazuje nam, jak przyjmować Boże Słowo, jak pozwolić, żeby ono człowieka ubogaciło, prowadziło, żeby ono właśnie go uczyniło nowym stworzeniem. I sięgamy do tekstów Pisma Świętego 29 niedzieli zwykłej. Pierwsze czytanie jest z księgi proroka Izajasza. Czytam. Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba Izraela, mojego wybrańca, nadałem Ci Twój tytuł bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Piękna tutaj rzeczywistość odsłonięta przez nas, przez proroka przed nami jako wola Boża. Tylko jest jeden Bóg, nie ma innych bogów. Jeden jest i Bóg daje o sobie świadectwo. Czytam jeszcze raz. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Jest to Pan jako Stwórca i świata, Wszechświata, który jest tak ogromny, że czego nie obejmie na pewno. I jest Panem każdego człowieka i każdego narodu. Jednak Bóg wybrał sobie w swoim zamyśle jeden naród izraelski, który wyprowadził od Abrahama i któremu nadał imię Izrael od Jakuba, któremu zmienił to jego imię. I ze względu na ten naród, na jego troskę, na opiekę, Bóg posługuje się nawet innymi ludźmi, nienależącymi do narodu żydowskiego, aby przeprowadzić swój plan. I kiedy Żydzi byli w niewoli babilońskiej, to właśnie Bóg wybrał Cyrusa, króla perskiego, by przez niego przeprowadzić swój zamysł i uwolnić Izraelitów z niewoli babilońskiej. Bóg posługuje się człowiekiem w realizacji swojego planu i w naszym życiu dokonuje się to samo. To Bóg swój plan realizuje przez nas w naszym powołaniu. Jedni mają to powołanie w kapłaństwie, inni w małżeństwie, inni jeszcze w życiu zakonnym, jeszcze inni w życiu samotnym. Bóg realizuje swój plan w naszym powołaniu. My Jego plan mamy realizować, Jego plan odczytać, bo w Nim jest nasze najwyższe dobro na każdym etapie powołania, na każdym rodzaju powołania, jak które wymieniłem. Realizujemy Boży plan i w Nim jest nasze najwyższe dobro, uświęcenie i szczęście. Sięgamy do tekstów Pisma Świętego, do Ewangelii według świętego Mateusza. Pan Jezus opowiedział, czy właściwie to trzeba powiedzieć, że przyszli do Jezusa faryzeusze i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał:
czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Człowiek dzieli dwie rzeczywistości. Te świata doczesnego i te nadprzyrodzoną w relacji do Boga. Te w doczesności regulują pewne przepisy prawa ziemskiego, które ludzie stanowią. Mówimy, że jest to prawo pozytywne, stanowione. Ono nie może być w oderwaniu od prawa nadprzyrodzonego, od prawa naturalnego. Nie może być. Wtedy zaczynają się dramaty czy tragedie. Ono musi, prawo ludzkie, wypływać właśnie z prawa nadprzyrodzonego i z prawa naturalnego. Wtedy jest w sercu człowieka i wokół porządek, dobro. Wtedy podstawowe prawa nie są naruszone w życiu żadnego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. I to jest właściwy kierunek myślenia. I ten świat doczesny powinien być porządkowany właśnie z uszanowaniem prawa naturalnego i prawa Bożych przykazań. Jednocześnie człowiek ma powinność wobec tych potrzeb doczesnych. Ma pracować, ma płacić podatki, ma dbać o sprawiedliwość, uczciwość. I to na wszystkich szczeblach życia społecznego, osobistego, państwowego, zawodowego. Wtedy z tego rodzi się wspólne dobro. Ma przyczyniać się do budowania pokoju między ludźmi i między narodami. To jest porządek doczesny. Ma respektować prawa drugiego człowieka i ich nie naruszać. Ale ma i obowiązki. Ma również obowiązki wobec Boga. Od Boga otrzymaliśmy życie, od Boga mamy wszystkie talenty, zdolności, wszystko, co mamy. Czas i dzień, i życie, i dobra, wszystko jest darem Bożym. Również nadzieja nieba jest darem Bożym. Człowiek winien również Bogu składać uwielbienie i dziękczynienie. Powinien Boga uznać za jedynego Pana swojego życia, tylko Boga prawdziwego. I Bogu powinien oddawać należny hołd, cześć i uwielbienie. Nie tylko słowem, nie tylko modlitwą, ale pracą i życiem według Bożych przykazań. To jest właściwy porządek. Święty Paweł właśnie dziękuje Panu Bogu. Dziękuje Bogu za to, że wybrał naród żydowski, że kocha ten naród. Dziękuje Bogu za wszystkich ludzi. Właśnie to jest nasza też powinność. Dziękować Bogu za swoje życie, za swoje małżeństwo, swoją rodzinę. Dziękować Bogu za ten Kościół, za świat. Dziękować Panu Bogu za to wszystko, co przyczynia się do rozwoju wspólnego dobra. Wielbić Boga. Najpiękniejszym uwielbieniem, dziękczynieniem jest Eucharystia. Dlatego na nią zapraszam wszystkich. Cieszmy się i radujmy, gromadząc się na Eucharystii, wielbiąc Boga, by później z Jego łaską wrócić do naszego domu i do naszego życia w nowym tygodniu. Szczęść Boże.